gospodarze, 4-2 w wyścigu trzecim i 8-10 przegrywają po trzech biegach tarnowskie jaskółki. Mistrzowie Polski przed nami. Czwarty wyścig, ale zanim przedstawimy jego bohaterów, przenieśmy się na chwilę do parku maszyn. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem Team Spirit, czyli atmosfery, jaka panuje w ekipie Stelmetu Falubazu Zielona Góra. Przed każdym dotychczasowym biegiem każdy zawodnik, który nie jechał, podchodził do zawodników przygotowujących się do startu, poklepywał. Naprawdę widać, że ta drużyna chce awansować do finału. Kierownik Jacek Frontczak sprawdza zawodnikom, czy przypadkiem kraniki są odkręcone, żeby nie było żadnego falstartu. Wszystko jest, musi być na tip-top. No i zawody też jak najbardziej na razie są na tip-top. Oby było równie dobrze? Nie, gdzie tam, oby było jeszcze lepiej. Wyścig czwarty przed nami. Andreas Jonsson i Kamil Adamczewski, para gości z Zielonej Góry. Szwed, mistrz Szwecji, wywalczony tytuł w Wetlandzie. W kasku żółtym na torze pierwszym. Kamil Adamczewski w białym, trzecie pole startowe, a przeciwko nim Kacper Gomulski. Między zawodnikami Falubazu w kasku niebieskim i spod bandy Janusz Kołodziej. Wielka forma w ostatnich dniach, nawet w ostatnich tygodniach, a w piątek wywalczone przecież razem z Maciejem Janowskim Mistrzostwo Polski par klubowych. Tam Janusz Kołodziej dawał dosłownie koncert jazdy na motocyklu. Przegrał tylko jeden wyścig z Norbertem Kościuchem. W pozostałych był niepokonany. A z Kacprem Gomulskim jeździ mu się doskonale. W pięciu ostatnich wyścigach tutaj na torze w Tarnowie 4 razy wygrali 5-1. Dogadują się. Zdecydowanie. No, szkoda, zdarzają się bo czasami może i słabsze momenty, ale na torze w Tarnowie takich momentów ja nie pamiętam, bo naprawdę jakieś incydentalne historie. Tutaj powinien być twardym punktem zespołu, na którego można zawsze liczyć. Będziemy pewnie mieli okazję to oglądać w tym biegu, ale też stawka nie jest łatwa. Jonsson, który, jak powiedziałeś, został indywidualnym mistrzem Szwecji, będzie ciężko. Przekonamy się, co oni zrobią te na torze. Jonsson, Gomulski, Adamczewski, Kołodziej. 5 sekund zostało do startu wyścigu czwartego i wykorzystali już ten czas. Dobry start bardzo Kacpra Gomulskiego. On jest pierwszy, a za nim wielka gra. No i kto ją wygra? Janusz Kołodziej w swoim stylu. Ile razy on już na tym torze między dwóch rywali wchodził na wyjściu z pierwszego łuku. No i wszyscy wiedzą, że on tak może to zrobić. No to robi to teraz już dosłownie zabawa Janusza Kołodzieja z motocyklem, bo widzi, że jego już nikt w tym wyścigu nie dogoni. Jeśli nie zdarzą się jakieś nieprzewidziane czarymary, to Janusz Kołodziej zdobędzie 3 punkty. Za nim jest Kacper Gomulski. Czyżby kolejny? 5. wyścig z kolei. Ta para przywiozła na 5-1. Bardzo możliwe. 3. jest najlepszy Szwed na świecie Andreas Jonsson, a 4. Kamil Adamczewski. Tak układa się na razie ten wyścig, a zatem jaskółki. Po pierwsze podwójne zwycięstwo w tym spotkaniu i po pierwsze prowadzenie w półfinale drużynowych mistrzostw Polski na żużlu. Kołodziej jest pierwszy, 2. Kacper Gomulski też nie traci dystansu. Jonsson jest z tyłu, a zatem on będzie potrzebował teraz tego poklepywania, tych wskazówek od kolegów z zespołu, bo na pewno coś da się poprawić. Janusz Kołodziej, 3 punkty, 2 Kacper Gomulski, 3. przyjeżdża Andreas Jonsson, 4. Kamil Adamczewski. Za chwilę będzie przerwa po 4. wyścigu i na tę przerwę gospodarze będą zjeżdżać do parku maszyn z 2-punktowym prowadzeniem. Start Kacpra Gomulskiego i on zrobił dalej wszystko książkowo. Natomiast Janusz Kołodziej, no tak jak Janusz Kołodziej pojechał. Natomiast no, zatańczył. Pięknie. No, tutaj można było klaskać podczas tego wyścigu to, co zrobił Janusz Kołodziej. I potem jaka jazda parami, to ręce się same składały, by naprawdę podziwiać tą jazdę i tą taktykę, wręcz wzorcową jazdę. Będziemy mieli za chwilę okazję ten moment zobaczyć, kiedy na pierwszym łuku dosyć ciasno tutaj. No i tu jest próba, to jest start. Gomulski zamyka Jonssona, zdecydowanie Jonsson zostaje w tyle, a Janusz Kołodziej szuka luki dla siebie i znajduje ją bardzo ciasno i muszę powiedzieć, że tam chyba się niewiele brakłoby się obtarł łokciami o zawodników. Znalazł tą lukę, wykorzystał w 100% swój motocykl i taktyczną sytuację na torze. Godne podziwu i tutaj absolutnie chyba to powinno być pokazywane młodym żużlowcom, takim szkółkowiczom, którzy szukają rozwiązań, uczą się, edukują, jak powinno siedzieć na żużlu. To właśnie pokazał Janusz Kołodziej. No tutaj to jest luz, fajnie, bo walczymy, bo strasznie mocno się spinamy. To nie jest specjalnie, tutaj Janusz Kołodziej próbuje sprowadzić motocykl na ziemię, motocykl mu skleił, mówiąc żużlowym językiem, ale przecież przejechał przynajmniej ze 3/4 tej prosty. Ale to walczył cały czas manetką prawą gazu, zamykał, otwierał, chciał zerwać, przyczepnąć, ale też nie stracić mocy na silniku, bo takie sytuacje są o tyle niebezpieczne, że przy tych nowych tłumikach bardzo łatwo ten motocykl jest zbyt mocno skleić z torem i po prostu można z niego wypaść.
wyprzedzać. Janusz Kołodziej, w ogóle to nie było w żaden sposób z premedytacją. Ten motocykl sam się przykleił, skoczył na jedno koło, a on pracował na nim jak mógł, by go sprowadzić na ziemię.